moje hobby? Motocykle. No, mam fajny motocykl, nabyłem go w zeszłym roku. O, marzenie mojego życia było, no i się spełniło. Marzenia się spełniają. Kupiłem Hondę Goldwinga. To jest duży, ciężki motor. No, fakt faktem, że trzeba się było nim nauczyć najpierw jeździć, nie? Bo to 380 kilo samej wagi, ja też nie jestem troszkę tak, że pół tony razem. No, początki były trudne, nie powiem. Ale później z czasem powoli wjeździłem się. Jak zobaczyłem Hondy, te Goldwingi, no to już serducho waliło, kurczę. I zawsze jak gdzieś coś, czy Holendrów widziałem, czy Niemców, mówię, kurczę, do żony zawsze mówią, no mówię, aj, ty to zawsze coś wymyślisz. No ale wymyśliłem sobie, wymarzyłem i mam. No i żonę na plecy zacząłem brać na siodło. Także żona też już się odważyła, mamy całe wyposażenie, skóry, nie skóry, wszystko co potrzeba. No i tak sobie latem śmigamy w wolnym czasie, kurde, tu i ówdzie. To odpręża, przede wszystkim odpręża. To jest jakieś takie, jak narkotyk wciąga. Także, no jak tylko wolna chwila jakaś jest, to garaż, sobota, garaż i heja. Kask na głowę i w długą. Wjeżdżaliśmy na parking pod blok i krawężnik trochę był wysoki. Kurczę, jakoś takim boczkiem wyszło, kurczę, ten motocykl się znowu położył, nie? A żona hyc z tego motocykla wyskoczyła, kurczę, mówi, co to było? Ja mówię, to jest szybkie wysiadanie z Goldwinga.